Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Sweta na Osadzie. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, nawóz, znaczy nawóz, to tylko na sam siada pole, bo tutaj na... nie wiem co to jest. Coś tutaj muszę nawieźć. Mój wózek tu jest! Ja muszę go później wziąć po odcinku. Bo dzisiaj oczywiście, wiem, że to nie jest realne nałożenie, no trudno. To jest tylko kontrakt, tak? No i bo dzisiaj w tym odcinku siane kosy całe. Znaczy no oprócz koszenia, bo koszenie już było w poprzednim odcinku. Koszenie było w poprzednim odcinku, a dzisiaj będzie kontynuacja, czyli przetrząsanie, zgrabianie, prasowanie i zwożenie. Co do tego zwożenia to nie jestem pewien, czy starczy mi czasu, ale te trzy roboty na pewno muszę dobrać. Czyli przetrząsanie, zgrabianie i prasowanie. Zwożenie też powinno. Nie wiem, tam dużo chyba na ciebie nie będzie. Dobra, 5500 za kontrakt, więc dzięki. Mam 12. A 6400 chyba. No to w sumie. Dychę mogę kredytu oddać. Mam 510 tysięcy kredytu jeszcze. Bo dziennie mogę 10 tysięcy oddawać kredytu. O. Trochę przyblokowałem ruch, ale dobra. Myślę, najgorsze jest to w tej łące, że ja muszę naokoło dodać. Na 48, potem tam. No tak jakby tam przez ruch był przejazd. A ja muszę zatorów zakopać w jednym miejscu. I zrobić sobie przejazd. Chociaż później to będzie pole, to nie będzie mi może potrzebne, ale... Dobra, stało 60 FPS-ów, więc można nagrywać. Mała przetrząsarka, no bo nie stać mi na większą. To raz, a dwa, że nie potrzebuję większej na razie. Też w sumie... By się trochę przydała, no bo ta trochę malutka jest, no ale wiadomo. Trzeba robić tym, co się ma, nie? Grawiarka też by się przydała na wymianę już. Tutaj może, no tutaj będzie pole, ale tam będzie cała wielka łąka po długości, więc na pewno musimy te dwie rzeczy wyjechać. Kosiarka jeszcze wytrzyma. Kosiarka jeszcze wytrzyma, no ale przetrząsarka i zgrabiarka, no to już musowo jest do zmiany. Choć przetrząsarką to jako tako jeszcze idzie, nie? Ale zgrabiarką to... Zobaczycie, jak to będę grabił w ogóle tutaj, ile czasu to zajmie. No pewnie to zgrabianie najdłużej mi zajmie. Szkoda kukurydzy. Dzisiaj w końcu luksusem coś robię, bo dawno nie było go na kanale. No ogólnie tutaj... Nie, był w sumie ostatnio używany do orki. Więc dobra, jednak coś tam robił, ostatnio robił, no ale... Tak to głównie nie zaspawany do paszowozu i tylko przywozi TMR rano. Co? No. Dobra. Elegancko to idzie koszenie. Koszenie, przewracanie. Nie, no przewracanie zawsze fajnie szło. W ogóle w tym farmingu fajnie to wygląda przewracanie, bo jest tak... Piękne tekstury są tego, że... Że aż szkoda tego nie nagrać. Za niedługo wychodzi farming 25. A ja jeszcze tutaj fleta nie skończyłem w tej serii. No w sumie M-Clicka też nie skończyłem, no ale... Na M-Clicku jest trochę inna robota teraz. Tam są żniwa, więc trochę teraz trzeba będzie posiedzieć poza odcinkami, żeby to pokosić. Są dwie opcje, albo zrobić timelapsa ze żniw, co prawdopodobnie zrobię. No bo jak ja mam wszystko kosić, to wolę sobie timelapsa capnąć. Wiadomo, więcej wyświetleń będzie. Prawdopodobnie. No i też będzie szybciej to zarabione, nie? Nie będę musiał się produkować tyle. Też nie wiem, czy teraz nie zrobię sobie odcinka tego głosowego kolejnego. Czyli tam ogarnianie słomy i... I włożenie do kurnika.
na obornik. Taki chyba odcinek sobie zrobię, no bo... No bo tak sobie myślę, to... Na tej napsie jakby były tajne, to na pewno kombajny same sobie będę kosić. A ja bym wtedy musiał tą słomę ogarnąć, to najlepiej, nie? To jest na raz, tylko kurde, czwórka ma słabe skręty. Case'a myślę, że już dawno dokręcił, bo Case ma lepszy skręt, dużo lepszy. Tylko, że Case jest mocniejszy też, nie? No ten ma 120 koni, bo... Nie wiem, ile taka... Nie, co? Jak to jest 10-4, no to... Ale 100 koni ma. 100 albo 90, coś takiego tam. Tararara, jedna oka zrobiona. No to z grabiarką ci też będzie kręcenia. No ale... No tamta łąka jest lepsza do takich rzeczy właśnie. No bo tamta jest długa, nie? No i nie jest szeroka, ale długa. I to jej dużo daje, że ona jest długa. 1456 jest. Znaczy, jest! Widziałem go, ale już nie zdążył go wyhamować. Więc musiałem tak trochę na hama się pieprzyć. Soi mam posiane 6 hektarów z tego, co mi siemnik pokazał. Tam niecałe, tam bez 10 arów, chyba 10 albo 15 arów zabrakło do 6 hektarów, więc troszeczkę tej soi będzie. No i przy okazji pieniędzy, nie? Bo soja to jest pieniądz. Krowy też dają już pieniądze, więc... Czerwiec? Teraz chyba kolejny miesiąc, no lipiec już. No, lipiec musi być kolejny. Kolejny odcinek też musi być lipiec. A lipiec żniwa, nie? No bo co innego? Żniwa, no bo nic innego tutaj się nie da robić. No drugi raz łąki nie będę pokazywał, proszę, no byłby sens. Nie wiem, tak sobie ogarnę to się na kłosy, że jak będzie... Że jak będzie odcinek z sierpnia, to zrobię sobie prasowanie słomy. Nie słomy, tylko prasowanie siana. No i do tego sobie dołożę jakieś wapno, nie? Bo na pewno pola do wapnowania będą jakieś. Mi się przynajmniej wydaje, że będą do wapnowania. Muszę zobaczyć, muszę po polach pobiegać, to będę wiedział. No ale flet do grudnia powinien być zakończony, no bo teraz już praktycznie to już pieniążki idą same. Tylko wiadomo, że 500 tysięcy na kredyt muszę wycapować. Więc to też już te 500 tysięcy jestem do tyłu jakby. A właśnie, po żniwach miała obora wjechać na rejon, więc ja nie mogę w sumie tego kredytu zbyt nie oddawać. To bym musiał zobaczyć, ile obora kosztuje, no ale nie do teraz pokazywał. Już tak już pewnie każdy wie, jaka obora będzie, ale... No ale trudno. Mi się zdaje, że ona chyba 90 tysięcy kosztowała. Tak mi się wydaje, ale nie pamiętam. Ja dostaję po 20 za mleko dziennie. No to 4 dni bym musiał przewinąć, tak? Czyli do września bym musiał przewinąć. Ale w międzyczasie, jak to się mówi, postaram się kontrakty z nawozami robić. Więc obora będzie akurat. Ten trzeba będzie posprzątać trochę krowy. Te stare trzeba będzie wywieźć. Będzie miałem przyczepę do zwierząt. No i kupić 10 byków. Co tam telefon wybucha? Tego te przyczesarki są świetne, bo trochę więcej biorą. W sumie wybrały też jakieś, że troszeczkę więcej biorą. Czyli ona ma niby 4,5, ale ja pokosy biorę pokosy z 6 metrów, no to.
To tak 6-7 metrów by się przydała przeszlarka, nie? Coś takiego. No tutaj jest taka przeszlarka wielka typu 12 metrów raczej się nie pojawi, no bo ona tutaj nie ma sensu. No to nie ma takich łąk tam. W sumie tutaj ta łąka będzie duża dość. No ale bez przesady. No. Ona będzie duża, no bo tam będzie aż przecałe tamto pole. To ona duża będzie, no ale... Zobaczę, bo może w przyszłości będę tylko jeden pokos robił. Może tylko jeden pokos będę robił, zobaczę. Zależy jak będzie schodzić żar, czy nie, na te dwie obory. Bo to też jest ważne pytanie, ile tego żarcia będzie schodzić. Jak będzie dużo żarcia schodzić, no to trzeba będzie dużo siana robić. No i znowu do tyłu muszę jechać. I tam by się teraz przydał się jakiś przejazd tam na łąkę tamtą. Już bym był praktycznie w domu. Ładnie sobie tutaj przewrócę jeszcze raz to. Tutaj Żyda jakiegoś kosiarką zrobiłem, ale to nic. 15:01. No i elegancko tego, co zaciągnięte jest. Tararirarara. Bo idzie on teraz, o. Tam do góry nie jadę, bo tam nie ma przejazdu. Znaczy przejazd jest, ale to bym całą wtedy... całą mapę dookoła musiał grać. Teraz wsiadam szybko z grabiarkę i łogi. Trzeba to pograbić. Ale pierw tą duszą, teraz co przewracałem, to pierw tą łąkę sobie pograbię. Aby mieć już na spokojnie to zrobione i tyle, nie? O, równo 90 stopni teraz jadę. Teraz jadę idealnie prosto. Nie wiem, 42 na godzinę to można grzać. Kurczę, jest jak fajny, 34 godziny zrobił. No ale on tam miał chyba 10 albo 11, jak go kupiłem, no to... No to 24 godziny zrobił, no to tak sobie trochę sobie w tym polu porobił. Teraz poszedł wozem, to on tam dużo nie robi, no bo... A maksum? W sumie? Szczerze mówiąc, to nie wiem ile on miał nawet godzin, jak go kupiłem. Zapomniałem. Ale też sobie tam chwilę porobił. No teraz na pewno tych siewach kukurydzy chyba z półtora godziny zrobił. Tu trochę belek pozbiera. No ma robotę ten case, no bo ma teraz z saturem też w ogóle będzie miał robotę, no bo wiadomo, belki. Musi belki wozić. Ładnie kładować. Już szaferkę mnie wyładuje, no ale... Ale zastanawiam się, czy tego szaferka zostawić. Chyba tak, mówię. Na razie go zostawię, jak później się nie będzie przydawać, to tego sprzedam. Tej buraki tu będzie moje przyszłe pole. I będzie dobra oferta. On na prawo grabi, nie? Tak. Cztery i pół metra z grabiarka. Tutaj oczywiście już na GPS-ie będę grabił, no bo wiadomo, tak. By to ładnie było pograbione. No i przede wszystkim szybko. No tak jak będzie chodzić GPS-em, to będę przy okazji sobie wiedział, jak mniej więcej wyjdą pokosy. Tirarirarara.
Pierwsze trzeba pokrót dookoła zrobić. No trzeba pokrót dookoła zrobić, a potem tutaj już paskami to grabić. Tak chyba trzeba je zrobić na szybciej. Kurde, nie wiem czy ten tur to nie jest... Oj. Czy nie jest trochę za duży tego case'a? Trochę odstaje, no ale... Ale chyba nie. Ciekawe, czy to wyjdzie równo, czy zostanie ten przejazd. Może tylko na taki półpokos będzie. Interesujące to jest bardzo. A tam poprzeczniaka nie będę robił, gdzie teraz jadę, no bo tam jest droga, no to nie ma sensu robić. Tyle to sobie nakręcę na te dwa pokosy. Dwa czy tam trzy pokosy, to tyle sobie wykręcę. O! Ty! Ktoś waży ta skrebiarka taki na... Trochę waży, że go podnosi mojego kisika biednego. No i elegancko, 4 metry GPS-a mam to. Ciekawe jak to w ogóle wyjdzie, no to mi ciekawe, nie? Wiem, że teraz przegrałem cały pokos, no ale tak akurat wyszło. Właściwie to ja teraz nie muszę tego pokosu robić. Mogę sobie pojechać tu. Cyk. Tiarirarirara. No to jest fajna łąka akurat do grabienia, bo jest długa, tak? No akurat zanim to zgrabię, to będzie 25 minuta. Po prostu 10 minut. No to jeszcze się prawdopodobnie załapię na to zbieranie. Zrobię sobie takie półokrągłe za pokłosy, żeby... Żeby na półusto nie jeździć mi. To i tak prasa weźmie ten jak i tak. Bo ona ma dość szeroki podbierak. No tu jeszcze jeden pokos będzie i będzie koniec. No czyli dobrze mówię, ten te dwa pokosy się nie opłaca robić poprzecznika. Jednak dobrze mówię, że dwa pokosy wyjdą. Bo jak jednym wjadę, no to tylko dwa zostaną. A ja też nie chcę przegrać z tamtej strony, żeby był gotowy pokos, no to nie wiem jak to wyjdzie. Bo może na trzy walki, na trzy te się zrobi. Na trzy przejazdy jedną walkę. Tararirara. Rarara. Elegancko to idzie. Nie, to zarabia nie zgrabione, bo to jest mało. No ale mówię, jakby były dwie gazy, to też dużo lepiej by się grabiło, nie? Bo od razu się poko zrobiła, tak? Tak. Muszę dwa razy jechać. Najprawdopodobniej będzie chyba to jakiś samasz oryginalny z grabiarka. Chyba. Chyba, że coś ciekawego, fajnego na necie znajdę. Ale prawdopodobnie będzie to samosz. Prawdopodobnie mówię, ale nie wiem. O, to jest grabiarka, którą mnie... No, nie wiadomo mi.
Taka 60-metrowa. A, to jest ta, co ja mam na tym, na 2000 kg. To nie wiem, czy chce mi się znowu brać tą zegarkę. W sumie mógłbym ją kupić. Wiadomo, i później ją zmienić, nie? Na coś większego. To też by nie było głupie, nie? Kupić tą zgrabię. Gdzie ta główna litera uciekła? Kupić tą zgrabiarkę za 23 tysiące i potem zmienić, no to jest 9 metrów, no ale to jest, nie wiem, czy takie będę się bawił, takie zgrabiarki. No, no nie no, na tamto się nie opłaca, ale kun taki powinien być podwójny, jak to. I on miał tam chyba 9 metrów z tego, co pamiętam. Więc no, to kurde by nie było głupie, nie? Kupić tą szóstkę i potem zmienić na dziewiątkę. Tak chyba trzeba będzie zrobić. A, jednak fajnie tutaj wychodzi. Jednak powiem wam, że fajnie wychodzi to. Ta łąka. Na 5 pokosów. Czyli raz, dwa. Kurde, no znowu tutaj przy tym rowie będę kończył, no. To trudno. Przygarnąłem trochę, ale to nic, prasa da radę. Dwie minuty. A to, no to i tak mi nic nie da, bo i tak muszę kiedyś tam zjechać i tam. Żeby jechać po przyczepę. A nie wiem, ile tych belek będzie, ale raczej na jeden kurs będą być. Bo raczej z tych belek... No 12 belek raczej nie dam. Bo 12 belek to jest... To jest 140 ton. Coś takiego. Bo 11, belka ma 11 ton. Belka ma 11 ton, więc... Będzie co robić. Prawdopodobnie pójdzie w stóp to, no bo raczej do miksera nie. Raczej do miksera się nie zmieści. Więc prawdopodobnie musi iść to w stóp. A jak pójdzie w stóp, to będę wiedział, ile mam ulicy. Bo i tak musi iść w stóp, no bo w sumie nie mam innej do wyjścia. Musi iść w styk, ponieważ nie mam kiszonki, żeby robić dalej TNR. A kiszonka dopiero w sierpniu będzie robiona, więc... Ona we wrześniu, że tam w październiku będzie dopiero gotowa. Jeszcze jedna łąka tu zasady kupienia i wtedy będzie pora. No bo ja teraz jak tutaj pozbiorzę tej kukurydzy, tutaj połączę te pole, to już będzie fajnie w tej pole. Długie. Gdzie do rowu? Gdzie się pasz? Nie, no mówię, ale to trzeba, tak trzeba zrobić, jak mówię. Czyli trzeba kupić tą zgrabiarkę 60-metrową, tyle. Tą szóstkę i potem zmienić na dziewiątkę. Bo ona miała albo 8,5 metra, nie wiem ile ona miała. Nie pamiętam. Ale chyba 9 metrów miała, z tego co pamiętam. A może znajdę coś innego niż kuchno. Zgrabiarkę jakąś fajną. Też szeroką. No bo ten sam aż to mam. Miałem. Czy mam jeszcze? Na M-Kriku i na tym miałem. Na Leningradzie, więc. Nie ma lipy. Ani ci. Dobra, nie wolno tego.
No, 25 minut, czyli nam się przeliczyłem trochę. Ale zrobię 50 minut odcinka i tyle. Akcja ciekawa dzisiaj. Więc myślę, że ten się odcinek lepiej wybije niż ostatni, bo ostatnio tylko 37. Co mnie mega zasmuciło. No ale... Ale trudno. Pewnie jak wrócę wieczorem, bo zaraz o 16 jedziemy betonować. To jest tam tatuś mówi, na działkę muszę to musimy robić. Więc ze 3-4 godziny zajdzie pewnie, do 19, może 20. Więc no. Więc jak przyjdzie, to pewnie będzie 100 parę wyświetleń miał. Gierzyc. A może od razu 200 będzie miał, nie wiem. Zależy jak to tam ludzie sobie doklikać. Bo na przykład jak ja wchodzę na kanał na przerwie śniadaniowej o 11, no to filmuję 5, 10, wyświetleń, max 20, nie? A jest zazwyczaj 10-15, coś takiego w tym przedziale, nie? A przychodzę o 16.30 z domu, do domu i wchodzę na YouTube'a i już jest po 150, nie? Tak to wygląda. Lecimy po 1500 subów. W tym tygodniu powinno się raczej udać, no bo 3 suby zostały. 4, dokładnie 4 jeszcze w momencie nagrywania tego, no bez sobotą. No ale może się uda, może się uda zrobić Gearcrux odcinek. Jak się nie uda, no to po prostu sobie zapalę live'a w nocy. A może ty do naski zapalę live'a, zobacz, pomyśl. Wczoraj była 15. No to... Nie wiem, może 22, ogarnianie save'ów, czy coś takiego. Co by zrobił? Albo na live sobie pokosić tego na M-Clicku. Ty! To nie jest głupi pomysł. Na live odpalić sobie M-Clicka i pokosić. No. To nie jest głupi pomysł, bo tam jest koszenia fest. Tam jest pełno koszenia. Tak chyba trzeba będzie zrobić. Ja. No i elegancko pograbione. Tutaj też dało 5 pokosów. Więc równej szerokości te łąki są. Szerokości równej, ale długości już jest inna. Tutaj mówię, tutaj na tej łące da się więcej nakręciłem niż pograbiłem to. Kiszonka, kukurydza sobie ładnie rośnie na kiszoneczkę, więc... Będzie fajna akcja tutaj na tej kiszonce. Włożenie. Pieścieczkarze fajna przyjedzie. Jeszcze nie wiem jaka, ale... Na pewno nie Niewolant, bo Niewolant był za mało trochę. Coś większego by trzeba przyjechać. Nie tam, że zaraz 10 metrów przystawka, no bo... Bez sensu, nie? Ale... To wiadomo, że będą się przyczepę do kieszonki sobie wynająć, no bo tymi moimi taczkami to ja nie chcę cię wodzić. Mówię, tymi moimi taczkami to nie chcę cię wodzić. Dobra, ty czekasz, idę do
mojego ciemnika. Do D4. Też trochę robi godzin, no bo on tam miał, wiadomo, już trochę zrobione, jak kupiłem go, no ale... Ale też kręcimy o tego dziwnie. Chociaż ostatnio w sumie to John Deere przejął siewnik, no ale... Bo tak mi akurat ten zestaw pasował do siewnika. No ale na pewno D4 sobie wróci do siewnika teraz. No bo po co mam sobie piłować? Bo po co mam sobie piłować tego, nie? Po co mam sobie Jindera piłować silnikiem, jak mogę do czwara, który ma więcej koni po prostu. Czy wiadomo, tutaj jest ten more power, no to mu to tam... Czekaj, bo na górę złożył. Tu jest more power, więc ona mu to tam... W sumie dużej różnicy nie robi, nie? Ciekawe, czy słoma wyskoczy, czy siano? Siano wyskoczy, dobra. Jedna bela już jest. Zaraz będzie druga. Czegoś tu brakuje? No pewnie wapna. No bo to nowa łąka, to wiadomo. A, no właśnie, siano jest mniejsze. No siano jest 9 ton, czego co idzie. Na 2 tony na BS, no to jest dużo. No, 9 tonów belka. No, siema Osiu. No, tatuś na działce już się. Co? Na działce. Ja? Nie. No a po co? Tatoś mówił, że o 16 mam przyjechać. No a gdzie? U góry, a gdzie? O której on się wziął? Godzinę temu? A czemu on ma? Nie wiem, samochodem pewnie. No nie powiem, jak on ma. No jo, no z wujaszkiem mam jechać. No wujaszka mam wziąć i jechać. Nie wiem. Czy moim? Jak chcesz. Raz, cztery, sześć belek, no. Będzie siódma? Nie, nie będzie siódma. Jakby było wapno, to na maksa skręcone, to by była pewnie siódma belek. Była to jest doskonałe. Jakby była wapna, to na pewno by tutaj z belkiem więcej dało. Trzydzieści cztery minuty. No to jak pojadę sobie zbiorę. No to jest 6 belek, teraz na to pozbieram. Tam będą ze 3. To 9 belek, tak? 9 razy 9, 82 tony. 81. 81 tam dzieli, no to. Jakby co pokazywało 80, to 160 ton sianka.
Ja. A trzy, może cztery belki będą, więcej nie. Tej łąki nie będę wapnął. Nie chcę już jechać. Nie. A to? Tylko do 20. Potem będziesz wolny. Szybko. To tak jak mówiłem, trzy belki dalej. Poza telewizją. Telewizor? Ty czekaj, telewizor. Przez ten poobrany to tak. Na to ja tam nie to działa tak. Przecież telewizor nic nie ma. Aha. No to elegancko to jest. Zaczęłam postrzegać, że to jest
Dobra, to tyle.